przedszkolu. Najmłodsza grupa wystawia jesełka, które się zaczynają od sceny zwiastowania. Przychodzi anioł i mówi do Maryi: Maryjo, zwiastuję Ci radość wielką, będziesz żoną Syna Bożego. Na to Maryja odpowiada: chyba matką głupku. Na to anioł odpowiada: nie mów do mnie głupku, bo sobie pójdę. Wtedy Maryja mówi: no to jeszcze raz. I anioł zaczyna: witaj Maryjo, zwiastuję Ci radość wielką, będziesz żoną Syna Bożego. Na to Maryja powiedziała: mówiłam Ci, matko głupku, ja bym sobie poszedł. I to jest przestroga dla mnie, żeby nie majstrować z tym, co Pan Bóg chce objawić. I żeby nie był głupkiem po prostu. Moi drodzy, cieszę się ogromnie, że możemy tu być razem. Temat, który został nam wspólnie dzisiaj zaproponowany, jest zawarty w tych słowach: oto jest. Będę tak się przemieszczał, żeby osoby siedzące za filarem mógł zobaczyć co jakiś czas, a one nie. Oto jest. Oczywiście musimy przyjąć dwa podstawowe założenia. Po pierwsze to, że to, co tutaj się wypowie, jest tylko pomocą, nie jest treścią, nie jest najważniejszym sensem. Bo najważniejsze jest to, co Pan Bóg wypowie do Twojego serca. Po drugie, oczywiście mamy tę świadomość, że to jest pierwsze, to jest. Czy będzie jutro, będzie pojutrze. To jest ten program, który zaproponowali nam tutaj gospodarze, ale jednocześnie to jest pewna nasza nadzieja, że my po prostu jesteśmy w drodze i Pan Bóg odkrywa przed nami różne historie. Mogę powiedzieć taką jedną historię, która dzisiaj tak naprawdę się dopełnia. 2 godziny temu dostałem wiadomość o śmierci tego człowieka. Sytuacja bardzo skomplikowana w jego życiu. Faktem jest, że poznałem 6 lat temu matkę i jego syna. Jeszcze wtedy tego syna nie było. Dzisiaj dla tego syna jest to bardzo trudny czas. Bo zmarł jego tata. Bez względu na to, jaka była droga, bez względu na to, jakie było doświadczenie. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, moi drodzy, to dzisiaj przyszło. Pan Bóg dzisiaj na ten czas dał mnie, tym, z którymi rozmawiałem, bo jest z moją modlitwą. Ale to jest pewna historia, która się tak naprawdę dokonuje w życiu każdego z nas i ona zawarta jest właśnie w tych słowach, oto jestem. Kiedy otrzymałem ten temat jako katechista, zaintrygowało mnie jedno. A gdzie jeszcze w Biblii znajduje się takie proste stwierdzenie, to jest. Ciekawostka? Nie, spokojnie. Do dialogu zaraz dojdziemy. Jak będziesz miał chęć, drogi bracie, jeszcze coś dodać, z radością przyjmiemy. Tak naprawdę jest wiele takich miejsc, ale one się układają w bardzo ciekawy układ. Mianowicie, po pierwsze, one przeważnie się pojawiają wtedy, kiedy dokonuje się szczególna tajemnica spotkania człowieka z Panem Bogiem. Człowieka, który jest otwarty na Pana Boga. Chociaż w bardzo różnych momentach ta otwartość się dokonuje. Bo przede wszystkim tutaj warto przywołać 3 postacie. Najpierw jest Abraham. I najciekawsze jest to, albo może najbardziej trudne, najbardziej wymagające jest to, że to słowo oto jestem pojawia się kiedy? Kiedy Abraham już jest tym, który przyjął zaproszenie Pana Boga. Uwierzył, że jest jeden, jedyny Bóg, za którym warto pójść, któremu warto uwierzyć, któremu warto zaufać. To już jest czas, gdzie on po 25 latach od tego pierwszego momentu odkrycia Boga otrzymał syna. Syna, którego Bóg mu obiecywał, chociaż był niepłodny, chociaż nie miał tego syna, chociaż jego żona już była i on był starszy, chociaż nie było już po ludzku nadziei. Ten syn już wzrastał i przychodzi Bóg i mówi: Abrahamie. O,
on odpowiada, oto jestem. A Bóg mówi, ofiaruj mi swojego syna. To jest ten moment ofiary. Oczywiście powtarzam, to jest temat do waszego osobistego rozważenia, ale to jest ten moment, kiedy nie wiem, czy znacie taką panią, która pisze cudowne książki, pani Zofia Kossak-Szczurska. Książka o Abrahamie, przymierzu, król trędowaty. Książka Bożoga o rewolucji komunistycznej na Wołyniu. Ale w tej książce przymierze jest zawarta, ja właśnie od niej zaczerpnąłem taką umiejętność patrzenia właśnie na ten moment ofiary Abrahama. Bo cała jej książka zaczyna się od tego, jak stary Abraham, Bóg kaldejski, jest świadkiem, gdzie składana jest ofiara z dzieckiem. Takie ofiary wtedy składają. I dopiero później rozwinięcie jest ten moment, kiedy objawia mu się Bóg i mówi, masz wielu bogów wokół siebie, ale ja jestem ten jeden prawdziwy, inny niż tamci. Zaufaj. I można w domyśle powiedzieć, skoro inny, to na pewno nie będę od ciebie oczekiwał, żebyś mi składał ofierze swoje dzieci. I tak nie ma. Ale jakbyś miał, to nie będę tego od ciebie oczekiwał. Mija nam te lata, te dziesięciolecia, przychodzi, rodzi się Izaak, syn obietnicy. I Bóg mówi, ofiaruj mi swojego syna. I to, co pani Zofia Kossak-Szczurska tam wyraża, to nie jest teologiczna refleksja, bo ona jest pisarką. Ale ostatecznie rzecz biorąc, ten ból Abrahama to nie jest tylko ból, dramatyczny ból ojca, który staje wobec wezwania zabiło swojego syna. Tylko to jest również ból człowieka, który kilkadziesiąt lat swojego życia poświęcił na coś, a się okazuje, że ten Bóg go szukał, by na nim można odnieść takie wrażenie. Ja ci mówiłem, jestem inny, a teraz mówię, jestem taki sam. I to jest ten moment, kiedy Abraham wstaje i mówi, oto jestem. Po raz drugi w tej krótkiej historii w Księdze Rodzaju pojawia się to, oto jestem, wtedy, kiedy oni już idą na tą górę Moria z Izaakiem. Izaak niesie te dwa i mówi, ojcze. A Abraham mówi, oto jestem, mój syn. I wtedy on się pyta, no dobra, są dwa, jest góra, ale gdzie jest ofiara? Wtedy pamiętamy, Abraham mówi, Bóg da ofiarę. Kiedy już miał złożyć w ofierze syna, zawołał na niego anioł Abrahama. I po raz trzeci, jak słyszymy, oto jestem. Mówi, nie zabijaj syna. Tam jest baranek, jego dużo bierze. Ale zobaczcie, jeszcze raz powtarzam, te słowa, oto jestem w tym momencie, tak naprawdę są takim bardzo szczególnym właśnie potwierdzeniem otwartości człowieka. Ona nie jest taka prosta. To nie jest instrukcja obsługi, którą ja się przeczyta, to się zawsze ją zrealizuje. Ale w taki sposób się ją opisuje w Biblii. I to jest, myślę, że ten pierwszy motyw i ta pierwsza refleksja, która płynie właśnie od Abrahama, jeżeli chodzi właśnie o to, żebyśmy potrafili być ludźmi, którzy nigdy nie zwątpią, że warto chronić, warto szukać, warto odkrywać w sobie właśnie tę tajemnicę Boga. Żeby gdzieś powtarzając, może nawet jeśli tylko będziemy słyszeli echo naszych słów, oto jestem, wierzyć, że On nie słyszy. To jest pierwszy moment. Druga postać, gdzie się pojawia oto jestem, to jest mądrość. I znowu, mamy jaką sytuację? Mamy pustynię. To już jest mądrość, które już jest umawienie. Przypominamy, dobrze kojarzymy. Pokolenia lewiego, chłopcy mieli być mordowani, był chowany, potem go córka faraona znalazła, wyprzedzany został, adoptowany przez swoją córkę, potem ucieka, przyszedł do Madianitu i facet ma 80 lat i wypasa na pustyni, na pastwiskach tamtejszych, obce swojego teścia, kapłana jest Madianitu i widzi gorejący krzak i podchodzi i tam słyszy Mojżesz. I on odpowiada, oto jestem. I wtedy słyszy, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Ale to, co jest najważniejsze, jest dalej. Oto ja jestem Bogiem twojego ojca. Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I ciebie wybrałem, żebyś poszedł i wyprowadził mój lud. I to jest, zobaczcie, moi rodzice, to druga właściwie taka niesamowita, bardzo bogata refleksja. Słowo o teizmie właściwie otwiera niesamowite dzieło. Zwróćcie uwagę, 80-letni facet,
który ma świadomość, że jest z pokolenia, jest Hebrajczykiem. Dlatego uciekł z tego dworu faraona, bo tam się zadziało. Przez wiele lat był wychowywany, również wprowadzany w kult egipski. Przez te kilkadziesiąt lat jest wśród Madianitów, jest znowu wśród innych kultów, religii Madianitów. I staje Bóg i mówi, słuchaj chłopie, znam twoje imię, to jest pierwsze. Po drugie, ja przychodzę do ciebie jako kogoś, kto zna również twojego ojca. Skąd wyszedłeś, kim jesteś, jaka jest twoja historia. Kolejne, ja przychodzę jako ktoś, kto tworzył ziemię całego twojego rodu. Abrahama, Izaaka, Jakuba. Co ty wiesz na ten temat? Właśnie można byłoby tak powiedzieć. Bo najprościej, gdybyśmy chcieli dokonać aktów pierwszy, drugi, trzeci, Anioł i Maryja, to też można byłoby powiedzieć, aby Mojżesz mówił na nich spokój, ja mam owce. O czym ty mi mówisz? Ale zobaczcie, to jest myślę, że ta kolejna refleksja i ten kolejny moment, kiedy my uświadamiamy sobie, właśnie te przywołujemy go, to jest. Pytanie, kim jest? Co tak naprawdę w sobie niosę? Każdy z was ma swoją historię, swoje doświadczenia, swoje wyobrażenia. To wszystko, co mu ułatwia i to wszystko, co mu utrudnia. Ja kiedy przygotowałem się do święceń kapłańskich, wielu z was jeszcze wtedy nie było na ziemi w formie chodzącej. W planach Bożych nie ma pani wątpliwości, że tak. Rok 92. Powiedziałem, nie. No niektórzy już robili pierwszy krok. No i cieszę. Dodam tylko, że urodziłem się w roku, kiedy Czesław Niemiec zaśpiewał piosenkę Dziwny jest nie świat. Tak więc to tak a propos. Ale wracając. Na koniec tej pierwszej samodzielnej mszy prymicyjnej zawsze nowy ksiądz może udziela błogosławieństwa prymicyjnego, ale też wypowiada słowa podziękowania. Ja szczególnie o to podziękowanie. Doszedłem do takiej refleksji, która jest bogactwem mojego życia. Moja mama miała pierwszego męża. Tatę mojej siostry. Tata zginął wypadku, kiedy siostra miała roczek i 3 miesiące. Po kilku latach mama poznała mojego tatę, pobrali się, ja się pojawiłem. I kiedy szykowałem to podziękowanie, sobie uświadomiłem, ja to może w bardzo dosadny i brutalny sposób nazywam, ale swoistą ceną mojego życia była śmierć taty mojej siostry. No bo tak logicznie biorąc, jestem synem Marianny i Henryka, a nie Marianny i Polity. To jest pewne bogactwo. Oczywiście ono płynie również z wielką radością, bo w pewnym momencie mojego życia ja miałem 3 pary dziadków. Się dziwiłem, jak można mieć to dwie. Ale zobaczcie, pokażam. Taki moment jest cała masa. Ale jednocześnie one gdzieś tutaj, one są bardzo ważne. Żebyśmy z jednej strony potrafili zobaczyć, że jest coś, co nas prowadzi, co nas niesie, co nas umacnia. Jest może coś, co w jakiś sposób stanowi pewną bliznę, na którą my za często patrzymy. Blizna, która gdzieś się pojawiła w moim życiu, w mojej rodzinie. Ale jeżeli jest wyleczona, jeżeli jej za bardzo nie trafimy, to Pan Bóg da pokój dla uzdrowienia. Skoro mówimy o tym dziedzictwie, jest szykowany proces beatyfikacyjny kolejnej grupy męczenników II wojny światowej. I się okazuje, że wśród tej grupy jest taki zakonnik, zmartwychwstaniec, który jest moim kuzynem. Ale będzie fajnie mieć kuzyna błogosławionego. Wierzę, że on już nie. Już nie mówiąc o tym, że tutaj w tej sali też jest osoba, a propos tych różnych rodzinnych koligacji, która się dokładnie tak nazywa jak moja prababcia. Patrząc w przyszłość, można powiedzieć, wow, ciekawe, co moje życie przyniesie. Za co ja jestem odpowiedzialny. I ja zaś, moi drodzy, jeszcze raz powtarzam. Tutaj można to w przypadku Mojżesza rozważać na wiele sposobów, ale to, co jest
niesamowicie istotne, to oprócz tego, żeby jakoś zmierzyć się z tym, kim tak naprawdę ja jestem, jakie niosę bogactwo, bez względu na to, co inni z nim zrobili, czy bez względu na to, co może ja z tym zrobiłem. Ale co rzeczywiście zostało mi ofiarowane? Tutaj jest wielu kapłanów, których znam i z duszpasterstwa młodzieży w kraju, już nie mówiąc o diecezji warszawsko-praskiej. Mówiąc o kraju, też proszę o was. O Mołdawii. Mołdawia, tak jest. Ale to czy dążę, bo oczywiście to też jest sytuacja. Kiedy ja w 1986 roku się decydowałem na kapłaństwo, bo skończyłem całą szkołę średnią, skończyłem całą maturę i decydowałem się wstąpić do seminarium. W dużej mierze oczywiście było wielu różnych kapłanów wokół mnie, ale przede wszystkim było dwóch takich, którzy mnie po prostu zachwycili sobą. I którzy gdzieś we mnie powiedzieli, zobacz Marek, można, to jest co? I to jest, myślę, pewne bogactwo, które jest tutaj wpisane, jeżeli chodzi o Mojżesza. I Bóg mówi, słuchaj, jesteś. Ty masz imię, które oznacza, że zostałeś wyjęty z wody. To jest cała historia twojego życia. Do tej pory. A skoro założysz po raz sandały, po raz kolejny sandały, tak książki ma fajne sandały, to już będziesz nowy człowiek. Już się założysz po to, żeby pójść w moją drogę, w moją misję. Po to, żebyś wyprowadził. Oczywiście same historie. Kiedy Mojżesz mówi, jak mam pójść do Faraona, nie wiem jak mu powiedzieć, a w ogóle jestem niewygadany. Też są tacy, którzy to sobie wygadają. Ale popatrzcie, może być coś, co gdzieś jest wpisane we mnie, ale jednocześnie ważne jest, kiedy człowiek stanie pewnym bogactwem, pewnym hasłem, jest właśnie to, oto jestem. Można by powiedzieć, pośmiem. I trzecia postać. Wydaje mi to jeszcze nie jest ostatni wątek, bo jeszcze będzie po tej trzeciej postaci jeden wątek. Trzecia postać to jest Samuel. On jest zaproponowany jako refleksja też i w tym wszystkim, co jest liturgią słowa, czy byłaby msza, gdyby była w czasie kateches. My mamy naszą dzisiaj Wawru. Ale zobaczcie, Samuel, tam też się pojawia, to jestem, ta słowetna historia, myślę, że znana. On jest pod opieką starego kapłana Hellego. Mieszka, żyje w świątyni. I nagle słyszy w nocy Samuel. Wstaje, biegnie do Hellego i mówi, oto jestem. A Hellego mówi, czego ode mnie chcesz. I co? Drugi raz się to zdarza. Wtedy trzeci Hellego się orientuje, że coś się dzieje piękniejszego i mówi, kiedy to usłyszysz, to powiedz dwóch pani, sługa ku sługa. I to jest właśnie ten moment, kiedy ostatecznie rzecz biorąc, to słowo, oto jestem, z jednej strony pokazuje pewną otwartość, tą wrażliwość, tą gotowość człowieka, ale z drugiej strony też tak naprawdę jakby jest jeszcze rozwinięcie tego, o czym mówisz, że my staniemy wobec czegoś, czego może nie rozumiemy, ale do czego Pan chce nas doprowadzić. O Samuelu można mówić bardzo wiele, ale to, co jest niesamowite, tamte księdze, pierwsze księdze Samuela w trzecim rozdziale, jest takie cudowne słowo, że Bóg nie pozwolił upaść żadnemu Jego słowu na ziemię. Czyli to jest ta myśl, którą chciałem tutaj przy Samuelu wywołać. Bóg staje i mówi, ja jestem Twoim. Cokolwiek byś nie czynił, jeżeli będzie to potwierdzenie mojej chwały, będziemy ją jeszcze bardziej rozsławiać. Jeżeli nawet ją gdzieś osłabisz, to nie jesteś w stanie zniszczyć mnie, mówi Bóg. Ja jestem. I myślę, że to jest tutaj ta niesamowita prawda i niesamowita sytuacja. Oczywiście ona ostatecznie rzecz biorąc prowadzi do tej finalnej refleksji na ten moment. Gdzie jeszcze się pojawia to słowo o tym jestem? 58 rozdział Księgi proroka Izajasza. Będziemy go słyszeli w marcu, na początku marca,
Kiedy się rozpoczyna Wielki Post, jest piątek po popielcu, jest pierwsze czytanie z 58 rozdziału Księgi Izajasza. Cudowny tekst o praktyce postu. Tam jest mowa o tym, że można różne rzeczy czynić. Zwiesić wodę, jak się tobie, założyć wór, posypać się popiołem, albo usiąść w nim. I oni mówią, stajemy, proszę, stajecie przed Bogiem, mówicie, puściliśmy, robiliśmy to wszystko, a Ty żeś nas nie słuchał. I wtedy Bóg przez proroka mówi, czy to jest post, jaki ja wybieram, właśnie to szata, worku, popiół i tak dalej, zwieszona głowa, mówiąc tylko zewnętrzne wody. Bóg mówi przez proroka, czy nie jest post, który ja wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać pękanie woli. I cały opis tego wszystkiego, co ostatecznie rzecz biorąc, będzie potwierdzał tylko to, że jeżeli ja wstaję z całą szczerością wobec Pana Boga, to będę również musiał, powinien stanąć z tą szczerością wobec drugiego człowieka. Jeżeli chcę zrobić, tak jak powiedzcie Pańskie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Jeżeli chcę prosić o to, żeby coś w moim życiu się zadziało przez interwencję Pana Boga, to mam być Ty, który ma również być narzędziem interwencji Boga w życiu drugiego człowieka. A to dokonuje się na tak wiele różnych sposobów. I wtedy tam właśnie prorok Izajasz mówi, jeżeli tak będziesz przeżył, to wtedy powiesz do Boga, zawołasz go, a On ci odpowie, oto jestem. Bóg ci odpowie. Zobaczcie, moi drodzy, łącząc to wszystko, biorąc pod uwagę różne historie, które miałem okazję przeżywać, oczywiście można tutaj przypływać bardzo wiele różnych postaci, ale myślę, że przede wszystkim warto pamiętać o tym, że to słowo, to jestem, właśnie widząc chociażby po tej historii Mojżesza, to jest ta niesamowita tajemnica tego, w jaki sposób Pan Bóg nas prowadzi i do czego nas doprowadza. Do czego chce wykorzystać to, kim my jesteśmy. W jaki sposób my będziemy chcieli przeżyć to, co On nam oferuje. Ja z tego czasu kiedyś zostałem poproszony o rozmowę tak naprawdę z pewną osobą. Ta rozmowa trwała 8 godzin. Zakończyła się sakramenty pobyty. Jak powiem, miałem radość. Zresztą ona wykonywała się, zaczęła się 23 grudnia, skończyła po północy 24. I wtedy sobie przywołałem takie słowa, które u nas gdzieś tam w niektórych rejonach się mówi, że jak się przeżyje wigilię, taki będzie cały rok. Sam myślę, ale to był początek mojego pracy. I to będzie radość. W ogóle to, co się dokonało w życiu tej osoby. Właściwie życie pokazało, że za kilka miesięcy niestety to wszystko, co się wtedy rozpoczęło, zostało jakoś zaniedbane, żeby nie powiedzieć zniszczone. Miało różne potem kolei. Wtedy zadałem sobie takie pytanie. Dlaczego? I gdzieś przyszła taka odpowiedź, że może za dużo w tym było mnie. To było moje dzieło. Ja ją przekonałem. A nie pomogłem jej, żeby Bóg ją przekonał. I zobaczcie, myślę, że to są takie momenty, to jest taka historia, bo jeśli mówimy o tym, po co jestem, to jest właśnie taki moment, kiedy my gdzieś próbujemy odczytać, przeżyć właśnie tę tajemnicę. Nie jako specjalista. 15 lat temu mówię o pierwszym mężu mojej mamy, że zginął w wypadku. 15 lat temu w taki sposób zginęła moja mama, została potrącona przez samochód i podwoił z mamą. I wtedy ja przeżyłem to, co mnie nauczyło, że w takim momencie jednego smutku, no bo jednego dnia rozmawiasz z mamą, przytulasz się do niej, mówisz jej kocham, ona reaguje na to. Upraszczam, a drugiego dnia już nie masz takiej reakcji. Jest smutny. Pomimo różnych duchowych pretensji. Ale wtedy ja doświadczyłem takiej prawdy, że to, co w tamtym momencie było najważniejsze, to to, że inni ludzie byli ze mną.
Nawet właśnie nie to, że oni coś mówili, tym bardziej nie to, że oni czegoś ode mnie oczekiwali, żebym ja im powiedział. Bo mi od razu się stało gardło i było wszystko. Ale dlaczego o tym mówię? Bo od tamtej pory, 15 lat, za każdym razem, kiedy staję wobec takich historii w życiu innych ludzi, ja wiem, co ja wtedy przeżywałem. I na dobrą sprawę to słowo, o to jestem, ono na zewnątrz może być tylko takim opisem. Ja przychodzę do kogoś, jestem z kimś. I właściwie to słowo tylko opisuje. Jestem. Ktoś powie, ale i co? Jestem. Ja nic nie mówię. Bo nawet nie wiem, może nieraz są. Boję się, żebym zamiast pomóc, żebym nie zranił. Jestem. Bo w takim momencie człowiek tak naprawdę szuka tego wszystkiego, co będzie sprawiało, że jego życie nie będzie pustką. No to można dążyć, ale to jest moja historia, to jest moje doświadczenie i za każdym razem ono oczywiście jest inne. Ja we wrześniu prowadziłem pogrzeb mamy ucznia z mojego liceum. Niektórzy pewnie wiedzą, ja jeszcze dalej uczę Władysława IV. No jutro powinienem mieć ostatnią lekcję przed feriatem. Ale z jakimś smutkiem zniosą to, że spotkamy się po feriach. Trzecia ta gimnazjum, taką klasę liceum. Ale jeden z uczniów mojej szkoły, żeby nie precyzować zbytnio, zmarła jego mama. Tak. Za to w pustym. Jednego dnia żyła, drugiego dnia nie. I wyobraźcie sobie, to tyle jest jeszcze to doniosłe, że w grudniu ten uczeń, poprzedniego roku w grudniu, ten uczeń uległ bardzo poważnemu wypadkowi. I ta mama wtedy, razem z nami wszystkimi, walczyliśmy o jego życie, o jego zdrowie. I ona wtedy z taką prostotą do mnie mówiła, księże Marku, ja tak się modliłam o niego do Boga, Bóg mi go zachował. I słuchajcie, on 1 grudnia miał wypadek, a w Sylwestra wyszedł ponad 2 tygodnie śpiący. Czasza pęknięta przy pis. A w Sylwestra wyszedł ze szpitala, bo miał takie marzenie, bo miał wtedy urodziny. Nie dlatego, że miał marzenie, ale po prostu w cudowny sposób wyszedł. I zmarła nagle jego mama. I on dzwoni do mnie. I mówi tak, księży Marku, ja wiem, że się ma dużo zajęć, ale jutro jest pogrzeb mojej mamy. Może się tu się pomodlę. Były zajęcia. Ale ja nie mogłem tam nie być. I nie dlatego, że mam posłów. Tylko wiedziałem, że to, że można tak przeżyć właśnie tę tajemnicę, oto jestem. Pan Bóg się tu wysłyszy. Tutaj przywołałem historie trudne. Oczywiście one nie wyczerpują, bo są te bardzo radosne i te, które niosą po prostu tą codzienność. Tą, którą my przecież czerpiemy właśnie z tego, że jest ktoś, tak jak tutaj, przepraszam, że przywołał księdza Michała, że jak mnie spotyka u nas naprawdę, to zawsze zaczyna od słów, szczęść Boże, w czym mogę pomóc? Już miał przygotowaną chusteczkę, licząc, że się wzruszę tak, że muszę obejrzeć oczy. No pod jest, bo jest trochę ciepło, no ale wyższe samo. Słuchajcie, dobrze wiecie, co to znaczy. Kiedy widzisz gościa, może być i gościuma, i oczy całe życie mówi, jestem. Są otwartością. Z tym wszystkim, co nie stawia żadnych warunków. Można to mnożyć bardzo wiele różnych innych przykładów, ale ja chciałbym zakończyć na tym takim etapie. Zobaczcie, to jest taki czas. Tutaj Pana ma. To, że tutaj przybyliśmy. Życzę każdemu z nas, żebyśmy byli tu. Żebyśmy mogli Bogu sobie nawzajem, a przede wszystkim sobie powiedzieć, co tu jestem, z takim bogactwem, jaki Bóg mi dał, z czasem, jaki Bóg mi dał, z miejscem, jaki Bóg mi dał i z dziełami, które Bóg mi daje. Ale to On będzie je wspierał i nigdy to nie wątpię.